Ty nie oddało na loterii umiejętności technicznych. No ale pod pachą jest cień zawsze troszeczkę, nie? Nie patrzyłem, tylko się zastanawiałem, no. Kurwa jebana. Ty co taki odklejony? Cześć, wyglecie ekipa Buka z tej strony. Dzisiaj odcinek, w którym projektujemy, to będzie na koszulkę, wzór. Musimy naszą tworzyć nową koszulkę WKG. Każdy ma może swój być pomysł krój i grafika. I rysujemy to na bloczku. Potem idzie to do naszego Pawła, on to wrzuca na kompa, żeby była wizualizacja elegancka. Jest to oceniane przez Korynę później. Korynę, Kubę i Pawła. Okej, czyli jest jury, które zajmuje się tym na co dzień. Jeszcze wrzucimy te propozycje na Armię WK na Facebooku. I projekt, który zbierze największą ilość głosów, to będzie w jakimś limitowanym nakładzie puszczony na WK sklep, wow. Chyba że wyjdzie tak taka partyzantka, no że nie będzie sensu tego robić, nie? Ja myślę, że zostawmy tą decyzję jury. No jury zadecyduje, czy jest w ogóle jury sens to robić. Bezpieczniej, żeby... Jury. Ale fajna koncepcja jest okej. Okay. I zróbcie tak, że zrobimy tak, że macie na to 10 minut. O kurwa. To jest fajne. Bardzo dużo. Co jest? Ty? Bo potem nosisz tą koszulkę i widzisz historię tego i widzisz, że to właśnie cudo było zrobione w 10 minut. Ale na pewno żaden z nas się nie przygotował wcześniej, więc to będzie fair. Ja myślę, że Pączek. Pączek się przygotował? Ja się nie bardzo cicho dzisiaj siedział przy kompie. Nie ma możliwości, bo ja chciałem, żeby to tak wyglądało, że spontan. Okay. Czyli się zastanawiał nad filmem nad wcześniej. Zastanawiałem się nad filmem, ale mi się wydaje, że fajnie, że głowie nam piszczy. Niektórym nic, więc na po prostu pustą kartkę zostawić. Pucharu nie dostaniesz tutaj, to nie ten kanał, ale git. Ty przejąłeś puchar jeszcze, nie? Dwoma prowadzi. Ty masz kurwa puchar w chuj, dobra. Zanim zaczniemy. Pokmijmy. Nie chcemy rysować. Tak, to wy, a możecie pokmienić ode mnie krótka historyjka. Widzicie tą umiejętność? Gimnazjum, ulica Skarżyńskiego, 13 lat. Tomek Nguyen razem ze mną w klasie już miał 18 lat. Oczywiście, że nie nazywa się nauczył Jan mnie Kowalski. Tego. Chodził wtedy na siłownię, wszyscy takie szczypiory i Tomek Nguyen, dojebany Wietnamczyk, 18-letni, tego mnie nauczył. Pozdrawiam cię, Tomek. No te 10 minut to powinno być zastanawianiem się, nie? To jest tylko koszulka i aż. Jedziemy? Jesteście gotowi? No. Start. No dobra. Zajebał żółty, kurwa. Rękawki oczywiście, nasz perfekcik, żeby łapa opinała. No i bary wiadomo, nie? Jak jest koszulka? Mamy już koszulkę. Kumka jebana mi ściera. Tak by zrobić jakiś artysta. O chuj dupę, nie ściera się na tym papierze. No ale pod pachą jest cień zawsze troszeczkę, nie? Wiem, że to nie o to chodzi. No. O kurwa, ledwo mówi, ale gada sam ze sobą od 5 minut, nie? I teraz myślimy, co tutaj... Macie koszulki, to brawo, zostało wam 8 minut. 8 minut, tak? Na projekcik? Spoko. Ja czekam, aż po prostu coś przepłynie przeze mnie. Co nie ma sensu myśleć. Na siłę. Michał Owczarzak. Nie ma sensu myśleć. Dobra, robię to, co mam w głowie. Po prostu nagle się pojawiło coś takiego w głowie i po prostu trzeba coś robić, bo... Uważajcie, robi to, co ma w głowie. Czy ktoś ma czerwony kolor? No mogę? Właśnie, ja też będę potrzebował. No zaraz się dam, nie świruj. Ja będę potrzebował. Ja pierze. Ja drugi. Ja miałem pierze. Rezerwuję. Chuja. Kurwa. Dobra. Spróbujmy, narysujmy cokolwiek, nie? No to dobrze. Tak, może być tam. Nie chcę patrzeć na wasze. To mów jak czas, nie? Powiedział ci w chuj, co? Ma ktoś białą kredkę? Kurwa, jest jakiś... Ale masz biały blok, możesz zostawić po prostu. Co masz białą kredkę? Tutaj jest, chyba.
wy subskrybujecie. Nikt wam nie kazał. Dobra, dacie kurwa jaki kolor? Macie jakiś br... Nie, macie jakiś br... Pyrobór robi koszulkę z mięsa. Taki kurczak. Aż specjalnie nie patrzę. Taki robór, ty. Sukienka z mięsa. Macie jakiś żółty? Przecież zajebałeś żółty. Ty, nie oddało na loterii umiejętności technicznych. Kurwa, 3 minuty to muszę przyspieszyć. Kurwa, no 3 minuty już? Dwie minuty, panowie. No jak, już dwie? No te 10 minut to powinno być zastanawianiem się, nie? To jest tylko koszulka i aż. Ach! Półtorej. No jak półtorej minuty, Błażej, no. Kurwa, jaki jest dziwny rysunek. 8 minut siedziałeś i patrzyłeś. Nie patrzyłem, tylko się zastanawiałem, no. Kiedy ten odcinek idzie? Minuta wam została. No dobra. Szkoda, że nie sekunda, kurwa pana. Pół minuty, panowie. Pół minuty? Czarna kredka jest? Kurwa, serio, bo zawsze potrzebujesz tej, co ja mam? O co chodzi? 15 sekund. Masz czarną, masz, dawaj. To jest masz. Koniec. Ale kurwa emocje, myślałem, że nie wyrobię. Kalka puszki. Że puszka jest całą koszulką. Klasyk, bo El Clasico i chuj. Fajny pomysł. Jak będą oceniać to artyści, mogliby ci dać jakieś ujemne, bo nie masz rękawków. Ale to jest tank top? Chyba, że to jest tank top. I no kurwa, czasu dali tyle, że chuj. Więc nie zdążyłem jeszcze, tu chciałem niebieski. Mogę jeszcze to dorobić? Niebieski kołnierz chciałem, bo tu jest jeszcze ta góra niebieska. No co, no nie wiem, kiedy ten odcinek idzie? W przyszłym tygodniu? Nie, w ten czwartek. W ten czwartek idzie, okej. Okay. No to jest tutaj mały spoiler. No to miała być taka minimalistyczna koszuleczka. No co, tutaj mamy 12 rok. Tutaj jest premiera pierwszego energetyka, czyli klasyka. Tutaj mamy mango. Tutaj mamy ten, który będzie już w czerwcu. Miał premierę, no i że to jest 22 rok i takie w sumie 10 taka lat. Historia w pigułce. Takie tylko wiecie, bo tutaj będzie dzik na pewno, jakaś metka, więc gdzieś tutaj będzie też symbol dzika, więc gdzieś tutaj też byłby jakiś mały dziczek. Ja miałem rozkminę, czy robić coś... Jeszcze przepraszam, bo chcę powiedzieć, bo to są proporcje, jakbyście zauważyli, że jest mniej niebieskiego, więcej koloru danego smaku. Trzymamy się tego już we wcześniejszych projektach. Na przykład na tankach Energy mieliśmy te proporcje. Te proporcje są istotne, żebyście zauważyli, że jest tak jakby 1/4 jest niebieskiego i 3/4 jest... Na kawie jest dobry przykład. Pasek tylko tu jest odwrócony. No, to. Tylko, że, jest, proporcja tylko że ten niebieski jest mniej, więcej jest kolory, więc też te proporcje jak coś. Myślę, że się obronisz, masz najbardziej jakby do zrobienia, nie? Rzecz minimalistyczną. My mamy bardziej pojechane rzeczy. Kurwa co? Przecież to też no, jest do zrobienia. Ty masz właśnie pojechane, Robur ma pojechane. No ja te nie wiem, czy ktoś by chodził w pączek team całej różowej koszulce, no, ale w każdym razie powiem, że zastanawiałem się właśnie między czymś podobnym co owca, że jakiś jeden pasek czy dwa paski po prostu tutaj, jakieś cienkie ten. Ale pomyślałem, że zrobię coś weselszego, no jest po prostu lukier. Posypka i logo dzika. Tu będzie pewnie lepiej widać. Czyli to ma być to twoje logo z YouTube'a w formie koszulki, nie? No. Tylko pomysł. Ale wątpię, żeby w głosowaniu przeszło. Mogłaby być fajna ta koszulka. Moja grafika trochę wygląda jak żaba, ale z tych, co wy przedstawiliście, to owce jak na razie dla mnie wygrywa i myślę, że jak ktoś przedstawisz swój jeszcze... czy coś? To dziękujemy. Robert? Wierzysz w swój projekt. Bardzo widać. Co ale tam wiem, masz? Wiem jak jest, co nie? Co to jest? Pokażesz po prostu głowę. Zobacz jaką ja koszulkę noszę. No tak. Dlatego tak jakby już oddałem ci głos. Dziękuję, no, dziękuję. Mnie poniosło, wiadomo, zawsze jest szansa. Co to jest burgerek? Mieliśmy jednego burgera i dużo jest pytań o tą koszulkę, czy kiedyś wróci. To bym wrócił w postaci podrasowanej.
Okej, okay, to jest jedz co chcesz, 2022. Tylko, że z nogami. No tak, bo same łapy były. No. Kurwa. Te czwórki są trochę jak liście szpinaka. Jak szpinaku? Szpinaka? Liście szpinaku, nie? Tak. No, nie szpinaka. Fajny koncept. Kurczę, wiesz co? Na początku jeszcze myślałem, że po prostu jesteś głodny i chcesz no już iść, no nie? Ale teraz czaję. Troszkę myślałem o burgerze właśnie, że będziemy jeść burgerki w czwartek. Wiesz, co jest najfajniejsze w tym projekcie? Fakt, że przypomniałeś, żeby wskrzesić je co chcesz koszulkę. Że to by było spoko. No, no i, ale nie, i dać serię retro nam, taką. Nie wychodziły nie? nam retro powroty. No nie, jeszcze nie. Ale też to nie, myślę, że jest wyjątek. Wiadomo, tak, byśmy uprościli to, ta quest. To dajmy na ekran tą koszulkę, co była. Napiszcie, co myślicie o jakimś dropie. Tak, w znaczy, komentarzach. Ja bym uznał, że nie, że konkretnie robisz to, ale jedz co chcesz wskrzesić. To też jest fajne, ale za bardzo pojechane jest. Ale dziękujemy, Robert. Jest bardzo pojechane. Ale byś się zdziwił, jakby ludzie to wybrali, nie, co? I wyobraź sobie, że to produkujesz. Ale mogą wybrać, no i byśmy wygląda tak zrobili. Wygląda jak jakaś postać Silent Hill, kurwa, ale z szóstej części. To jest bardzo możliwe, że ludzie by na przykład wybrali najbardziej pojechany projekt, który by nie wierzyli, żebyśmy zrobili na przykład, nie? A może to jest logo naszej przyszłej burgerowni? Dobra, ej, a jury ocenia to, czy jury ocenia whisky? Jury chyba ocenia właśnie to. Ja ogólnie wybrałbym to, ale wszystkie są fajne. To mi się mega też podoba. To kiedyś nawet było takie w planach, nie? Z no tego koszykarskiego tak, chyba, nie? Chyba tak. I no i to jest w starym stylu. Warszawski koks, nie? Nawiązanie do logo. Musicie wybrać najlepszą waszą zdanie. Znaczy to jest piżama, fajna, według mnie, albo body dla dziecka. Nie wiem szczerze, jak to za bardzo ocenić, ale jest fajne, bo oryginalne. To jest fajny taki poważny wzór, fajny, bezpieczny bym go nazwał, a wybieram to, tak, ale z lekkimi modyfikacjami. Ja wybieram piżamę. Body dla dziecka. A Koryna? Ej, chyba nie ma piżamy na sklepie. Tak tylko mówię. Piżamy, no. Koryna wybrała burgera. Nie mamy zwycięzcy. A jak kredki to się nadały. No nie mamy, a jak zrobimy tak właśnie, że po prostu damy i projekt, i obok wizualizację już, co Paweł przygotuje, i wrzucimy właśnie cztery takie na armię, nie? Że no, będzie znaczy projekt ja i wizualka obok siebie cztery. Ja bym to w filmie dał i niech w komentarzach wybierają topkę, nie? I no, może zrobimy z tego właśnie nową koszulkę. No, no bo nikt nie jak wygrał. Jak będzie dominować coś, nie? Albo piżamę, albo koszulkę. Albo piżamę. Dziękujemy jury. Dziękujemy. Thanks.